Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym miesiącu. Do lubartowskiej komendy wpłynęła informacja o tym, że na jednej z ulic w Lubartowie została zdewastowana kapliczka z figurką Matki Boskiej. Tutaj w toku wykonywanych czynności policjanci ustalili sprawcę tego zniszczenia kapliczki. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Lubartowa. Jak wynika właśnie z tych ustaleń, ten mężczyzna najpierw wyrwał figurkę z podestu, a następnie rozbił ją o podmurówkę. Jak wynika także z ustaleń, oprócz tego dokonał zniszczenia także zaparkowanego nieopodal samochodu. Ten 43-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut obrażenia uczuć religijnych, a także zniszczenia mienia. Są to przestępstwa, grozi za to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.